Karta sieciowa, oprócz wspomnianych interfejsów służących do podłączania do sieci komputerowej, posiada następujące elementy składowe. Interfejs przyłączenia do komputera. Prezentowana karta jest wyposażona w interfejs w standardzie ISA. Po prawej stronie omawiane interfejsy przyłączeniowe. W tym miejscu znajduje się główny element sterujący naszej karty sieciowej. Za interfejsami widzimy trzy elementy charakterystyczne, o których wspominaliśmy podczas omawiania budowy. Są to wspomniane transformatory, które spełniają rolę separacji galwanicznej naszej karty sieciowej od sieci komputerowej. Ostatnim elementem po lewej stronie w naszej karcie sieciowej jest zainstalowana podstawka, w którą istnieje możliwość dołożyć układ ROM, przy pomocy którego będziemy mogli zmusić nasz komputer do automatycznego startu systemu z sieci komputerowej. Element dołożony w tym miejscu jest to tak zwany boot ROM, w którym zostaną zapisane wszystkie parametry niezbędne do tego, aby nasz komputer mógł wystartować z pomocą systemu operacyjnego pobranego z sieci.